Pani Katarzyna Dąbrowska, nauczyciel bioenergoterapii, ale dużo, dużo innych umiejętności ma pani również właśnie z tej dziedziny, z tego zakresu. Może pani wymienić, bo ja nie jestem w stanie wszystkich umiejętności wymienić. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie ponownie. Nam też bardzo miło. Czym ja się generalnie zajmuję? Zajmuję się pracą z człowiekiem, korzystając z całego bogactwa różnych dostępnych na rynku metod. Oczywiście taką główną moją domeną jest ta bioenergoterapia, którą pokochałam, bo uważam, tak jak jestem uczona i nauczam, że energia jest podstawą wszystkiego. Człowiek jest istotą energetyczną i żyje w świecie energetycznym. Natomiast korzystamy również z takich dziedzin jak hipnoza terapeutyczna, coaching, czyli sztuka zadawania odpowiednich pytań bez parafrazowania, bez narzucania osobie, która do nas przychodzi, jak to powinna powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, ale również relaksacja, głęboka relaksacja, medytacja. No tak w skrócie. Czyli dużo, dużo różnych umiejętności. To wobec tego porozmawiajmy o śnie, o zasypianiu. Bardzo dużo osób w tej chwili nie może zasnąć. Albo śpi 2 godziny, wybudza się, potem znowu zasypia, potem znowu się wybudza. Dlaczego tak się dzieje? Czynników jest zapewne wiele. Natomiast powinniśmy, jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, zauważymy u siebie, że przez dłuższy czas, prawda, nie możemy zasnąć, taka sytuacja trwa dłużej jak tydzień na przykład, czyli może to sugerować, że jakiś program się wkradł, tak? Do naszej podświadomości, czy my już funkcjonujemy podle tego programu. Czyli coś, co nas męczy w podświadomości. Coś negatywnego. Coś, z czym sobie być może nie radzimy. To może być sytuacja, gdzie nam się tylko wydaje, że my o czymś nie myślimy, bo nasz umysł, ten świadomy, jest zajęty innymi sprawami, bardziej bieżącymi. Natomiast w podświadomości kodują się, zapisują wszelkie doświadczenia, informacje i być może jest jakiś temat nierozwiązany. Być może my zepchnęliśmy na dalszy tor jakiś temat, a to, że zepchnęliśmy, nie znaczy, że jest mniej ważny. Mało tego, to może być temat, który może według nas, to też może być względne, błędne myślenie lub prawidłowe, może rzutować nawet na naszą przyszłość. Więc... To jak się wobec tego uwolnić, jeśli właśnie to, co w nas tkwi, w naszej podświadomości, nie pozwala nam zasnąć, nie pozwala nam spać? W pierwszej kolejności powinniśmy przyjrzeć się temu, co się dzieje aktualnie w naszym życiu. Wspomnę tutaj również o takich podstawowych działaniach, czyli takim osobistym BHP, jak pilnowanie tego, aby kończyć rzeczy, tak, wieczorem, nie pozostawiać tego, co nie trwa tygodniami, miesiącami, co nie jest pracą projektową, na kolejne dni. Kłaść się w taki sposób, aby ostatnimi siłami nie zaglądać w ten telefon, gdzie poprzez różne portale, które, nie oszukujmy się, chyba wszyscy przeglądamy, albo większość z nas, gdzie jest masa różnych informacji, gdzie te informacje, słuchajcie, no mają na celu to, żeby nasza uwaga była tam przekierunkowana, czyli jeżeli my przekierunkowujemy uwagę na zewnątrz, to znaczy, że oddalamy się od siebie. A jeżeli przecież temu, kto tworzy ten obraz czy taką treść, przecież im o to chodzi, żeby zwrócić naszą uwagę, żeby wywołać jakąś emocję, prawda? I my możemy coś wyłączyć, nam się może wydawać, że o czymś nie myślimy, ale gdzieś z tyłu głowy, już teraz tak mówię bardzo prosto, potocznie, siedzi czy jakiś obraz, czy jakaś emocja, to co zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, albo coś zapamiętujemy. Tak, albo jakieś pragnienie.
bo coś zobaczyłam, porównałam się być może do kogoś, do czegoś, albo to, co zobaczyłam, gdzieś poruszyło jakiś temat z mojej przestrzeni, prawda, życiowej czy osobistej, który chcę zepchnąć na dalszy tor, albo aktualnie się tym nie zajmuję, ale gdzieś mnie emocjonalnie dotyka, więc jest cała różna masa powodów, dlaczego tak się może dziać. Też tak się może dziać, ja nie jestem lekarzem, więc nie mogę się wypowiadać pod kątem tutaj medycznym, natomiast warto byłoby też sprawdzić, czy nie toczy się jakiś proces zapalny w organizmie. Zawsze mówimy najpierw lekarz, potem cała masa innych terapeutów, zawsze tak. Chyba warto jest zrobić podstawowe badania krwi, sprawdzić, czy tam się nic nie dzieje, tak, w organizmie, spojrzeć na swoją dietę, spojrzeć na to, jak wygląda to moje życie, również no, codzienne, domowe, czyli powiedzmy zrobić takie w pierwszej kolejności porządki podstawowe, zanim zaczniemy grzebać tam głębiej, tak jak się mówi, gdzieś tam w szafie, prawda, i dociekać. No, natomiast takich niekonwencjonalnych metod bardzo często podstawowe zabiegi bioterapii, pracy z energią już mogą poprawić jakość, może nie tyle co snu, a na tyle rozluźnić osobę. Czy jest łatwiej zasnąć po prostu. Tak, rozluźnić w takim języku osoby, która przychodzi, ale chodzi tutaj o to, aby zharmonizować energię wewnątrz organizmu, ciała osoby. Przede wszystkim uporządkować bardziej subtelne energie, tak, w aurze, posprawdzać, tak, czy tam się nic nie dzieje. Hipnoza również ma bardzo fajny wpływ. Mówię o takim. No, ale wiele osób się boi hipnozy. Nie ma się nie czego uznaje bać. Hipnozy. Nie ma się, słuchajcie Państwo, czego bać. Zdaję sobie sprawę z tego, że były filmy, były różne programy, gdzie pokazywali, że stoi hipnotyzer, prawda? My mówimy hipnoterapeuta. Tak. U nas nawet nie hipnotyzer i robił co chciał, prawda, z taką osobą. Miał szczekać, szczekał. Miał być psem, prawda, był. Lewitował, latał. Ktoś no nie, tak nie wygląda hipnoza terapeutyczna. Hipnoza terapeutyczna, którą można byłoby tutaj zastosować w takim przypadku, polegałaby na tym, że osobę byśmy głęboko zrelaksowali, czyli ten umysł świadomy, aby nie musiał się w trakcie sesji zajmować różnymi tematami, żeby osoba mogła fajnie, swobodnie, naturalnie zacząć oddychać i już na takim podstawowym poziomie, żeby mogła sama wpłynąć na to, że te jej energie też w jakimś stopniu zaczynają się ładnie harmonizować i wtedy taki specjalista może ma ułatwiony dostęp, żeby wejść w ten umysł podświadomy, inaczej nieświadomy, czyli podświadomość, tak będzie precyzyjnie i prawidłowo. I sprawdzić, już komunikując się z podświadomością, czy nie ma tam jakichś tematów, czy coś się takiego nie zadziało, co przeszkadza w zaśnięciu, czy w ogóle jest jakiś powód. I ta metoda ma taką przewagę nad innymi metodami, że nie trzeba tego nadmiernie przerabiać, opowiadać o tym. Hipnoterapeuta wtedy komunikuje się z osobą na zasadzie sygnałów ideomotorycznych, czyli ruchów palcami, na przykład prawej dłoni, jeżeli pani byłaby praworęczna, na zasadzie pytań tak, nie i zadawania poleceń. Czyli żadnych odpowiedzi nie ma bezpośrednich. Są odpowiedzi na tak i na nie za pomocą ciała, ruchu ciała, natomiast absolutnie pani nie musiałaby opowiadać, tak, co się zadziało. My już się tylko komunikujemy z podświadomością, prosimy ją, żeby zidentyfikowała, tak, czy coś takiego jest, czy to może być powodem, jeżeli tak, prosimy ją, żeby to usunęła, wcześniej sprawdzając, tak, czy może to usunąć w trakcie tej sesji, czy w ogóle może to usunąć, czy może coś z tym zrobić na zasadzie określenia takich, na zasadzie takich sygnałów ideomotorycznych, które wcześniej określa z osobą hipnoterapeuta. Co warto dodać, osoba cały czas jest świadoma, wszystko słyszy, gdyby chciała, mogłaby w każdej chwili przerwać taką sesję i po prostu wstać bardzo pomału. Jest w bardzo głębokim relaksie. Jak długo potem trwa ten relaks? Relaks? Do
kilka godzin do doby można odczuwać taką silną ingerencję, interwencję tutaj, jeżeli chodzi o taki zabieg hipnozy, no bo to tak fachowo trzeba powiedzieć, ingerencja, interwencja, ale to są tylko słowa. To może być większa senność przez jakiś czas. To może być takie odczucie, że mam ochotę pobyć sama ze sobą, ale mając tego wiedzę, można, świadomość, można naprawdę spędzić fajnie, miło czas. Więc podejmując się takiego działania, takiej sesji, warto sobie zapewnić jakieś wolne popołudnie, żeby nie móc załatwiać jakichś spraw na mieście. Zazwyczaj po dobie to się normuje, natomiast zmianę, w zależności od tematu, z którą osoba przyjdzie, tutaj mówimy o śnie, jeżeli sesja jest skuteczna i jeżeli problem tkwi właśnie w czymś, co się zadziało, co trzyma nasza podświadomość i nie pozwala nam zasnąć, a są wyeliminowane tutaj czynniki inne, prawda, którymi się powinien zająć lekarz, no to nawet do 3 tygodni ona może wspierać osobę i jakby pogłębiać jej relaks, czy przed zasypianiem, czy zwiększać możliwość pełni satysfakcjonującego snu. Potem się to powinno unormować i naprawdę czasami wystarczy jedna sesja. Czyli jedna sesja wystarczy? Często tak, jeżeli nie są to jakieś trudne sytuacje, traumatyczne. Z mojego doświadczenia często jedna sesja wystarcza, aczkolwiek zdarza się, że trzeba ich zrobić więcej. Dlatego wszędzie powtarzamy o na przykład tym coachingu, o takiej wstępnej rozmowie coachingowej czy o dobrym wywiadzie z osobą, która przychodzi, żeby prawidłowo sprecyzować temat, czym my się chcemy zająć. Tu wiemy, że chodzi o sen, tak? Że nie ma innych tak naprawdę tematów, które by zajęły osobę, więc byśmy oscylowały wokół snu. Jeżeli w trakcie sesji okazałoby się, że osoba, że podświadomość nie chce współpracować, że ona nie widzi żadnych przeciwwskazań, żeby osoba mogła normalnie spać, szukamy czynników gdzie indziej i próbujemy jeszcze jakoś zakończyć sesję, żeby i tak wspomóc osobę, która do nas przyszła, chociażby jakimś relaksem zaprowadzić w relaks, więc zawsze powinna być wartość dodana. Czyli nie ma tak, że przychodzą osoby, gdzie nic nie działa i że ta... Nie. Hipnoza nic nie daje. Musiałoby być totalny brak otwartości osoby, na przykład przymuszenie ze strony małżonka, rodziny, albo osoba przyszła, bo była ciekawa, czym jest na przykład taka hipnoza, bo o niej rozmawiamy, ale nie wierzy w to, jest absolutnie nastawiona na nie. Jest takie powiedzenie, masz tak jak myślisz, tak? Wzmacniamy to, o czym myślimy, energia podąża za uwagą, prawda? W to, co wierzymy, więc wystarczy otwartość osoby i pozwolenie sobie na pomoc, tak? Na uzyskanie pomocy. Oczywiście warunkiem koniecznym jest zaufanie do osoby, do której się przychodzi. Czy poprzez polecenie, to mogą być osoby z rodziny, wśród znajomych, a nawet opinie w internecie, tak? To już daje nam jakieś względne poczucie bezpieczeństwa, być może będę w dobrych rękach. No ale umiejętność nawiązania tego kontaktu na starcie. Przecież nie wyobrażamy sobie, że przychodzimy do jakiegokolwiek specjalisty w nerwostanie, a taki specjalista byłby bardziej zdenerwowany niż od my? Nas, niż my. No. Tak. I też musimy się przecież pilnować i... Ja w ogóle myślę, że to poczucie spokoju, bezpieczeństwa, to są takie fundamenty w naszym życiu. No dokładnie tak, czy jeżeli chodzi o sen. Bo nawet w kontekście, czy jakiś element zdrowia zakłóca ten sen, prawda? Czy jakieś inne tematy natury psychologicznej, czy ta cała podświadomość, to wszystko, zwróćcie uwagę na to Państwo, że Pani Krystyno, że to się gdzieś... otacza, gdzieś krąży wokół tego poczucia bezpieczeństwa. Kiedy czujemy się bezpiecznie, czujemy spokój. Jak czujemy spokój, jesteśmy w stanie zauważyć więcej, nasz umysł się otwiera, jest w stanie więcej przyjąć. Jesteśmy w stanie też więcej sygnałów z ciała odczytać, popracować ze sobą. Czyli tak naprawdę zapewnienie sobie tego spokoju, bezpieczeństwa otwiera nam szerokie bramy do poznania różnych rzeczy, zarówno które są w nas,
Ale też myślę, że jeżeli chodzi o cały otaczający nas świat. Bardzo Pani dziękuję. Ja Pani również dziękuję. Katarzyna Dąbrowska, wykładowca bioenergoterapii. Możemy tym razem tak powiedzieć? Jak najbardziej tak. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję za spotkanie.